Wszystkie gwiazdy są takie same. Z pozoru takie same. Jednak się różnią. Tylko my tego nie widzimy. Na czarnym niebie są tylko kropkami. Są tylko częścią tego pięknego widoku. Chcę powiedzieć, jak jesteś dla mnie ważny, ale nie potrafię tego obrać w żadne słowa. Jesteś moim słońcem, które oświetla mi drogę ze dnia. Jesteś moim księżycem, który pozwala mi zasnąć. Tylko przy jego blasku czuję się bezpieczna. Jesteś moją gwiazdą. Wszystkie są takie same, ale ta jedna dla mnie świeci jaśniej. Wierzę, że to twoje lica pozwalają tej gwieździe lśnić. Lśnić jak twój uśmiech. Jesteś moją jedyną podporą. Żyję tylko dla ciebie. W sensie mojego istnienia. Padyszachu mego ciała i duszy. Królu królów. Tęsknię za twoim oddechem. Za twoim ciałem. Za tą bliskością. Za naszymi namiętnymi chwilami. Za naszymi słodkimi pocałunkami. Za twoim głosem, który sprawiał, że moje serce bije szybciej. Wojna odebrała mi cenne chwile przy tobie. Strach, który towarzyszy mi co dnia, jest nie do wytrzymania. Każdy mój oddech jest bez sensu, kiedy nie macie przy mnie. Jeśli cię stracę, jeśli czyjeś miecz wyrwie mi serce, jeżeli już nigdy cię nie dotknę, wracaj szybko, bo moje serce się niepokoi. Każdy dzień bez ciebie jest jak kolejna rana zadana nożem. Krwawię bez ciebie. Umieram, usycham, jak kwiat bez wody. Nigdy cię nie wypuszczę. Jak wrócisz, będziesz tylko mój. Mój sułtanie, mój kochanku, mój muradzie. Od kogo to list? Nie macie w stolicy dopiero 3 tygodnie. Coś się dzieje? Zaniepokoił się Salih. Nie martw się. To dla chrzach. Już tęskni. Szambran posmutnił. Iść przez życie bez miłości jest jak walka bez mieczy. Trudniejsza i bardziej bolesna. W życiu trzeba mieć kogoś, kogo jesteś pewny. Wiesz, że go kochasz. Wiesz, że ona cię kocha. Czujesz się potrzebny. Powiedział Murat. Ktoś, kogo kochasz całym sobą. Ktoś, komu możesz powiedzieć wszystko. Jednym spojrzeniem, zamyślił się Salih. Ja mam moją Lachszach. Mam kogoś, przy kim czujesz się szczęśliwy. A ty, Salihu, masz kogoś? Czy ty też pragniesz znów zatopić się w czyichś oczach? Mam, ale... Zamilkł. Kto to? Za pozwoleniem. Ukłonił się i wyszedł. Amina? Weszła służąca. Kobieta siedziała na środku pokoju z policzkami, mokrymi od łez i pod puchniętymi oczyma. Wyjdę za Aliego. Nie chcę. Ja kocham tylko? Tylko kogo? Weszła Hesta. Od kiedy stoisz pod drzwiami? Wstała przerażona. Kochanie, mogę postarać się, abyś wyszła za tego, którego pragniesz. To niemożliwe. Zaukała. On mnie nie kocha. I już ja sprawię, że pokocha. Uśmiechnęła się. Amina, ja chcę, żebyś była szczęśliwa. Co niemożliwe? Zostaw mnie samo. Nie chcę twojego cierpienia. Wyjdź! Krzyknęła. Kobieta opuściła komnatę. Pozwoliła zostać dziewczyny samej. Jeszcze jej nam tu brakowało. Sułtanem. Pokoi się w coraz większe problemy. Gdybym tak po prostu nie mogła być szczęśliwa. Ostrzegałam. Salih nie jest dla ciebie. On nie jest dla nikogo. Hessa nie powinna wiedzieć. Nikt nie powinien wiedzieć. Wyjąkała i uderzała pięścią w podłogę. Sułtanka Ferra z służącą stoją pod dziwnym mieszkaniem. Na twarzy sułtanki widniał szeroki uśmiech. Miała założone ręce na siebie i trzymała je przy szyi. Zapukaj, powiedziała prostując ręce. Służąca delikatnie uderzyła ręką w drzwi. Z domu wyszedł Onur. Sułtanem! Krzyknął uradowany. Starszy mężczyzna otarł ze spływającą po jego policzku. Gdzie Karim? Wejdź do środka. Cała trójka weszła do mieszkania.
Gdy książę ich zobaczył, natychmiast wstał. Spojrzał na siostrę z czułością. Karin? Wyszeptała, kładąc rękę na piersi. Mimowolnie po jej policzkach zaczęły spływać łzy. Jej brat stał tylko w osłupieniu. Ferra? Powiedział, nie odrywając wzroku od siostry. Po chwili patrzenia na siebie, w milczeniu, przytulili się. Bracie, mój kochany bracie, nigdy, nigdy nie pozwolę cię skrzywdzić. Słyszysz? Nigdy! Powiedziała, kładąc rękę na jego policzku. Już nie musisz nic robić. Wystarczy, że jesteś. Będziesz rządzić światem. To ty zostaniesz padyszachem. Będziesz wolny i szczęśliwy. Już jestem szczęśliwy. Karim, zmężniałeś, powiedziała służąca. A tylko opuścił jej oczko. Masz rozkochać ciądzie, powiedziała Iskan. Tak, a co jeśli nie dam rady? Zapytała się Gajda. Nieważne. Idź! Dziewczyna nieśmiało weszła do komnaty księcia. Szechzadę? Ukłoniła się. Zaskoczony spojrzał na nią. Nie. Ja nie dam rady. Powiedziała, odwróciła się w kierunku wejścia. Stój! Zatrzymał Mehmet, podchodząc. Ona spojrzała mu w oczy. Księżyc przechylił jej głowę i pocałował. Nie dam rady. Wyrwała się z pocałunku i weszła. Mehmet nie zdążył nawet nic zrobić. Rena? Tak? Musimy coś zrobić, żeby Hesla nie była już zarządczynią. Powiedziała Hesse. Co masz na myśli? Ja przestałam nią być przez intrygi. Tak samo pozbędę się Hesse. Murad dał jej ostatnią szansę. Masz jeszcze jakiś pomysł, pani? Poczuję, co tu mówię. Pomyśl trochę. Rena, sudanka Hesse wstała. Od czasu objęcia władzy przez Murada wszystko ci źle wychodzi. Jesteś jakoś nieskupiona. Jak na 20-letnią dziewczynę, brak ci werwy i sprytu. Od kiedy tylko zobaczyłam Szechzadę Murada, pokochałam go. Teraz, kiedy ma to Laszach, Nasajem i syna, cierpię, bo moja szansa na poznanie go niknie. Z dnia na dzień zawsze patrzałam na niego z daleka. Pamiętam, jak kiedyś został zraniony przez zmarłego sułtana. Wtedy opatrzyłam mu jego rany. Pocałowaliśmy się. Delikatnie odgarnął moje włosy. Byłam najszczęśliwszą kobietą na ziemi. Nie trwało za długo. Bo wtedy wbiegłaś przerażona do komnaty. Zapytałaś się mnie, jak mam na imię. Gdy odpowiedziałam, sułtan, a wtedy jeszcze książę, powtórzył moje imię. Niedługo potem zrobiłaś z Hany Eren. Zapłakała dziewczyna. Dlaczego nigdy mi o tym nie opowiadałaś? Byłaś zajęta walką o jego życie. Nie miałam czasu i odwagi. Będąc przy tobie, chciałam go chronić, tak jak tylko mogłam. Dziś patrzę na niego z daleka. Nie mogę dotknąć, ani przytulić. Z chęcią pomagałam do Slesza. Co mają one, czego ja nie mam? Zobacz pani. Otarłam się. Spokojnie. Twoja marzenia się spełnił. Pomogę ci. Naprawdę? Pani, dałaś mi szczęście. Należy ci się. Bardzo mi kiedyś pomagałaś.